Arkham Radio zaprasza do wysłuchania audycji. Pięć pieśni z Alkara. Kolejnym obiektem na naszej liście jest ten oto zwój, którego powstanie datujemy na okolice II wieku po Chrystusie. Został on odnaleziony w egipskim Alkara 22 lata temu podczas wspólnej ekspedycji archeologicznej Uniwersytetów Miskatonic i Harvarda. Został spisany w saickim dialekcie języka koptyjskiego, a pisma ukryto w szczelnej amforze zabezpieczonej woskiem. Najciekawsze jest jednak to, że stanowisko archeologiczne, na jakim go odkryto, niemal na pewno nie było miejscem pochówku, a raczej zasypanym przez piaski pustyni ukrytym miejscem pracy. Niewiele sprzętów zachowało się w stanie pozwalającym na przynajmniej szczątkową identyfikację, lecz dowodzący ekspedycją dr Godwin Roberts, notabene z naszej właśnie uczelni, stwierdził, że mogła być to pracownia alchemika. Niestety dr Roberts ze swojej strony nie zamieścił wielu opisów tajemniczej pracowni, gdyż zginął 3 dni później wskutek ukąszenia skorpiona. Do tego niefortunnego wydarzenia doszło w momencie ewakuacji obozu naukowego z miejsca wykopalisk ze względu na nasilające się w tej okolicy burze piaskowe. Na podstawie późniejszej relacji pana Trentsona z Uniwersytetu Harvarda możemy stwierdzić, że Roberts w momencie rozpoczęcia burzy pracował nad odczytaniem tego właśnie znaleziska. Zapewne zaaferowany odkryciem i przestraszony piaskową wichurą przetaczającą się ponad jego namiotem, nie sprawdził zwyczajowo, czy w stojących pod hamakiem butach nic się nie zalęgło i w pośpiechu wsunął je na stopy. Skończyło się to na tym, że Trentson, doktoranci i wynajęci tragarze musieli w wielkim pośpiechu ładować na terenówki nie tylko niedbale wyładowane skrzynie znalezisk, ale i konającego Robertsa. Niestety wskutek tego zamieszania eksponat uległ uszkodzeniu i dolna część zwoju została oderwana. Wedle opisów piąta pieśń powinna mieć 35 wersów, jednak fragment papirusu z ostatnimi 8 zaginął, zapewne w piaskowej zadymie i nigdy go nie odnajdziemy. Co do treści, to odwołuje się ona do mało znanej legendy o czarnym faraonie, który wedle niektórych podań zakończył w Egipcie panowanie 3 dynastii. Każda z 4 pierwszych pieśni odnosi się do jednej z 4 ścian gigantycznej czarnej piramidy, w której spoczywało ciało tegoż faraona. Są one opisem uczuć i paranormalnych zjawisk, jakie miały towarzyszyć piszącemu je pielgrzymowi w trakcie wędrówki wokół tego mitycznego monumentu. Pośród tych fenomenów wspomniane są deszcze krwi i wszechogarniające ciemności, które nasuwają skojarzenia z plagami egipskimi. Podmiot utworu wspomina też o ciele ześlizgującym się z kości i miriadach ognistych larw mnożących się w piasku pod jego stopami. Piąta pieśń zaś jest pochwalnym peanem dla faraona, który w końcówce, jaką możemy jeszcze odczytać, nazywany jest nawiedzicielem. Niestety, jak już wspomniałam, ostatnie wersy zaginęły. Według naszych specjalistów papirus może spełniać funkcję czysto beletrystyczną lub religijną. Bardzo niewielka jest szansa, by został spisany ręką osoby, która rzeczywiście widziała na swoje oczy czarną piramidę, albo był przekładem jakiegoś starszego pisma. Od czasów III dynastii do momentu spisania papirusu w II wieku naszej ery minęło nieomal 2 razy tyle, ile dzieli jego powstanie od chwili obecnej. Jak sobie Państwo więc wyobrażacie, jest to masa czasu. Za moment przejdziemy dalej. Jeśli ktoś potrzebuje skorzystać z toalety, to teraz ma na to okazję. Zapraszam.